Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Shipwreck 64. Ostatnio sobie zakończyliśmy bodajże tam na dole. I powiem wam osobiście, że no musiałem cofnąć się i zapisać tą grę, bo było ciężko. Bo było ciężko, jeszcze tamten się delikatnie zablokował i był problem. Ponadto, wszystkie notki, które tutaj są, ja będę je ogólnie tłumaczył. Tylko ja zrobię to troszeczkę w własny sposób. Wiemy, że to jest notka ósma, prawda? Ja mam tutaj coś takiego jak transkrypcję. Mam tutaj transkrypcję wszystkiego i łatwiej mi jest to po prostu nawet teraz wam trochę czego przetłumaczyć, bo po pierwsze, to jest czcionka strasznie chujowa. Nie będę wam mówił co innego, bo taka jest prawda. To jest dramatyczna ta czcionka. A dzięki temu, że mam transkrypcję, w sumie mogę również sobie szybko zasięgnąć porady tłumacza. Taka jest prawda. Dobra. Notka ósma brzmi, no i jest coraz gorzej, o wiele gorzej. Zginęli nie tylko goście, ale także pracownicy. I to wam ostatnio nawet czytałem, z tego co pamiętam. Więc w ogóle, właśnie, może ja sobie to gdzieś będę spisywał. COG War Games, COG Note 8. Ja sobie będę spisywał, które notki już widzieliśmy. Żebyśmy jak najwięcej tego poznali też, bo ja również jestem ciekawy tej fabuły tutaj. Nie będę was okłamywał w ten sposób, bo no, ja również jestem ciekaw, co tu się zdarzyło i dlaczego się, co jest najważniejsze, zdarzyło. Więc tak, dzisiaj oczywiście eksplorujemy sobie warstwę trzecią, sprawdzamy, co my tutaj mamy do zrobienia po ciągłości. Widzę, że to jest pozamykane wszystko. Tu jest wszystko pozamykane. Słychać coś? Coś słychać, ale chyba to nie tu. Tu też jest wyłączone. Tu jest w ogóle przejście. Tu jest w ogóle przejście i tu nas wtedy próbował złapać dziadyga. Prawda to? Prawda. Prawda, prawda. Tu w ogóle też było wejście, to jest bardzo ciekawe. Myślę, że możemy sobie tutaj wejść. Tu jest w ogóle sejwik. I tu coś mamy. A, no właśnie, tu jest ta... Tu jest ten 11 seconds. Thinking Crystals. Ale to już wam pokazywałem ostatnio, więc też nie mam zamiaru się zbytnio w tym aspekcie powtarzać. To jest notka czwarta. Notka czwarta. Już wam, moi drodzy, mówię, co tu było napisane. Foldery poświęcone starym kreskówkom, ale nie tylko to. Otuszowane też. Każde zsunięcie maski było uzasadnione. Ich dobrą wolą było... I dobra wola była zakorzeniona w fikcji. O tak. Bla, 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 bla. I to była notatka czwarta. Więc mamy już notatki 8-4. On sobie tam gdzieś poszedł? Dobre pytanie. Tu nic nie ma. Tu jest wyjście. Dużo będę pewnie dzisiaj błądził, ale mówię, też sporo odkryć. Odkryć to, co może być tutaj w międzyczasie dla nas istotne. To jest e-mail, hey Liz, widziałem twój kryształ. O dobra, widzieliśmy twój wideokryształ, to już pytałem ostatnio. Tu jest notatka piąta. Notatka piąta brzmi, kochani, jest od razu po czwartej. Jest od razu po czwartej. Kontrowersje wokół Ballet N ucichły, a wszelka zła krew, którą firma po cichu wydusiła z siebie, również zamilkła. Ten dokument... Dokument tych kłamstw stworzono tylko po to, by zachować ich historię w prostocie. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. By tutaj delikatnie to jeszcze przesunę. Dobra, idziemy dalej. Wiem, co już zrobię, idąc teraz tu. Może być jumpscare, kochani. On nas nie widzi. Widział nas. Jebanie. Nienawidzę tych jumpscare'ów. Nienawidzę ich. Padaj. My ci nic nie zrobiliśmy. My ci nic nie zrobiliśmy. Ja w ogóle sobie tutaj dopiszę, że notka piąta również była przeczytana. Okej. Niech i tak będzie. Poszedł sobie. Nie poszedł sobie. Ale mnie musicie kurde nie dowiedzieć. Będę musiał też zobaczyć, co się stanie, jeżeli nas on jednak w jakiś sposób
złapie. Czy on ma łyżkę w oku? No to by wychodziło. Na to by wychodziło. No idź sobie, kaczuszko, idź. Znaczy, ty nie jesteś kaczuszką, tylko chyba gęsią, tak? Dobra, uciekamy stąd. Dedyka sobie polazła, więc tym bardziej. Myślę, że dobrym pomysłem będzie wejście tutaj na górę. No i pierwsze to musimy teraz ogarnąć ten Singing Crystal, nie? To jest raczej taki priorytet dla nas w tej chwili. A te śpiewające kryształy były gdzieś tu, pamiętam. Dobra, to jest notka 14. Oczywiście też przeczytamy za sekundkę. Notka 14. Where is it? Przedostatnia notka tak w ogóle. To jest przedostatnia notka. Szamotał się, wyciągając się z pokoju, kiedy był wystarczająco daleko poza budynkiem. Podzielił na pół obie połówki, które poszły w swoją stronę. What? Ja dobrze to przeczytałem? Nie ukrywam, że używam teraz tłumacza do tego. Mi bardzo pomaga. Ale też ogólnie ogarnąć ten tekst logicznie może być ciężko. Dobra, tu też byliśmy ostatnio. Tutaj mamy coś w ogóle do zniesienia. To widać. To widać. Tu w ogóle w prawo też było przejście. No właśnie. I jest również kolejny dokument. So I migrated the files from our convention demo into the game. When people find it, it'll be like they're seeing our history. Seeing what was corrupted by corporate suit and tie fuckwits. Czy wy to widzieliście? On się zbugował. Dobra, notka pierwsza. Notka pierwsza. 14 też już mieliśmy chyba, nie? Tak, 14 była, to teraz będzie pierwsza notka. Tamto, szczerze powiedziawszy, nie słuchałem, więc musicie mi to wybaczyć. Musicie mi to wybaczyć. Dobra, notka pierwsza brzmi... witam i zapraszam na CWTD. Lub Cogwar Technological Demonstration, czyli technologiczna demonstracja Cogwar. Jest to demo stworzone, by pokazać naszą najnowszą technologię renderowania. Zapraszamy. Dobra, czyli kolejną już jedynkę mamy. Co tu jest? Co idzie? On sobie idzie. Idź sobie idź. To jest notka druga. No tu wraca chyba, nie? Nie wraca? Chyba nie wraca. Dobra, notka numer 2, kochani. Gdy pogubiłem się. W ogóle chyba przeczytałem nie to, co trzeba. Tak. Przeczytałem nie to, co trzeba, przepraszam. Tak mi się wydaje. Jest, to jest dramat. Ta czcionka tutaj to jest po prostu dramat. Naprawdę. Conviction demo. Tak, ja tutaj źle przeczytałem. O Jezu, przepraszam was. Ta notka pierwsza, ona brzmiała. Wczoraj wieczorem byłem w biurze. Przyniosłem ze sobą dysk, i który zawierał on naszą prezentację dla Breadside. Nie wziąłem tego dysku wychodząc z biura. I notka numer 2. Kiedy wsunąłem dysk do gniazda, nie było tam niczego, co zawierał. W sensie, co zawierał pierwotnie. Ale zamiast tego rozgałęziła się sieć folderów, których zawartość była odpychająca. To było to? Tak. To było to. Nie zauważono, co to było za notka. Trójka.
Trójka brzmi, kochani. To jest akurat dobrze, że takie te foldery są mniej więcej posegregowane. Wiele różnych folderów, tak wiele nazw, tyle etykiet, tyle błędów. To obrzydliwe. 1, 2, 3 już mamy. Mi. Nie wiem, co to było. I znów się coś otworzyło z layer 3. Zaraz zobaczymy to. Oczywiście. Co jest napisane? Bitbartek Prime. 1995. Login. Username i password. W ogóle coś jest. Tu w ogóle coś jest. To było 1995. Tak, 1995. To jest wyłączone. Log drugi. Czy my to słuchaliśmy? To jest też dobre pytanie. Entire brand's been going down the drain. The stocks, I've never seen stocks get this fucking low. And we're still bringing people on. We're still expanding. At this point, what the fuck's a layoff gonna do? It'll sink us further into the shit! Ja sobie teraz zobaczę. The best option. I think the best option we've got, I've been... it's been going in my head for like the past 5 fucking hours now. The best option we got is to cut the game studio we've hired. Okay, you know, we've been basically dumping money into their pockets and I don't know what exactly they're making. I haven't heard from them in months. Okay, here's what I'm gonna do. I'm gonna schedule a meeting with them, okay? And if they don't have exactly what they promised, we cut them off. We save our asses in the long run, they'll probably give us a fighting chance. You know what? I just realized I'm throwing the exact same amount of money I'm paying for Harley's medical bills into this fucking game studio! Teraz pytanie, czy to już jest koniec? Ja nawet nie słyszę, co tam było powiedziane, powiem szczerze. Log drugi, ale nie mogę transkrypcji znaleźć tego. Log drugi, nie ma tego. I just looked for the numbers, okej. Mam to, okej. W ogóle się nazywa affirmation. On to słyszał! On to słyszał! Zobaczcie, on to słyszy! To jest bardzo długi audiolog, moi kochani, tak w ogóle. Tylko tak, nie mogę ani tego uciszyć teraz, niestety. Okay, you know, we've been basically dumping money into the pockets and I don't know what exactly they're making. Nawet nie wiem, gdzie on jest. Może delikatnie sobie tutaj pójdę, ale to też słychać. Dobra, ogólnie ten audiolog ogólnie z tego, co widzę, to jest tak. Już wam mówię. Cały czas on krąży. Po prostu spojrzałem na liczby. Kurwa. Cała nasza marka idzie na dno. Akcje. Nigdy nie widziałem, by były tak kurewsko niskie. A my wciąż zatrudniamy ludzi, wciąż się rozwijamy. W tym momencie... To kurwa za zwolnienie. To tylko pogrąża nas jeszcze bardziej w tym gównie. Dobra, wiesz, najlepsza opcja... Myślę, że najlepszą opcją, jaką mamy, jest... Chodziło mi po głowie przez ostatnie 5 pieprzonych godzin. Najlepszą opcją, jaką mamy, jest odcięcie studia gier, które zatrudniliśmy. Okej, wiesz, w zasadzie wrzuciliśmy pieniądze do ich kieszeni i nie wiem, ile dokładnie zarabiają. Nie słyszałem o nich od miesięcy. Okej, oto co zrobię. Umówię się z nimi na spotkanie, dobrze? A jeśli nie będą mieli dokładnie tego, co obiecali, odetniemy ich. Uratujemy nasze tyłki na dłuższą metę. To prawdopodobnie da nam szansę na walkę. To jest... Boże, kurwa! Mark... Wiesz co? Właśnie zdałem sobie sprawę, że dokładnie tyle samo pieniędzy, ile płacę za rachunki medyczne Harley'a, przeznaczam na to, kurwa, studio gry. Nie wiem co, ja... Wymyślę coś.
Czyli widać, że on wydaje na jakieś leczenie Harley. Kim jest Harley? Dlaczego potrzebuje leczenia? Gdzie jest ta kurewska kaczka? My to czytaliśmy? Tak, to jest jedynka. To jest jedyneczka. Czyli to już mamy zaliczone. Tu byliśmy, czy nie byliśmy? To jest kolejne i to jest... Kurde, nie wiem co było. Jedenastka. Jedenastka, moi kochani. Muszę tu zaznaczyć 1, 2, 3, już było przeczytane. Jedenastka. Okej. W ogóle powiem wam, że to jest dosyć dziwnie napisane. Ale będzie jeszcze gorzej. A ten dysk, zdjęcie ciał, w sumie 4. Bardzo czarne i białe, w sensie, że takie bardzo kontrastowe. To nie był oryginalny obraz, to była kopia. Okej, okay, jedenastka również jest za nami już. I kolejne miejsce na kod. Jezu, ile tylko tutaj będzie. Jest to normalnie. 4 ciała. O, kolejne. Notka Kogwar 12. To w sumie będzie od razu po tym. To będzie w sumie, moi drodzy, po tym. Już czytamy. Fakt, że te zdjęcia zostały skopiowane, przynajmniej dla mnie, oznacza, że ludzie dzielili się tymi zdjęciami. Przepraszam, napad kaszlu. Zdjęciami martwych ludzi. I chcesz wiedzieć, co jeszcze? No, chcemy wiedzieć. Kolejny audiolog. Code is sopped. I tu jest w ogóle kolejna miejscówka, którą da się otworzyć. Code is sopped. I moi drodzy, ja wiecie co, nie będę tego puszczał. Tylko znajdę to. Code is sopped. Ja sobie znajdę transkrypcję. Ja sobie tutaj to puszczę w razie czego, bo ja mogę to nawet zatrzymywać. To jest fajna stronka, to jest ogólnie wiki tego. Jest spoko. Dobra. Czytamy, co tutaj mamy. Najpierw przeczytam, potem wam puszczę. Frank przypuszczał, że długość marchewki podzielona przez jej średnicę jest zawsze liczbą całkowitą. Frank wierzył, że Słońce jest gigantyczną marchewką widzianą z jednego końca. Próba wyjaśnienia jego teorii królikom była beznadziejna. Króliki są zbyt głupie, a... Wrabity nie wydają żadnego dźwięku, gdy mówią. Length of a carrot divided by its diameter was always an integer. Frank believed that the sun was a giant carrot seen from one end. Attempting to explain his theories to rabbits was hopeless. Rabbits are too stupid, and rabbits make no sound when they speak. Dobra, ale teraz tu mamy code i sopped. Ale jaki to może być kod? S-O-B-T. Co to znaczy S-O-B-T? Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, co to może znaczyć. Tu mamy kolejną tą notkę. I to jest trzynastka. To jest trzynasteczka. Notatka. Okej, okay, to już czytaliśmy, bo jest materiał filmowy z tych morderstw. Okej. Okay. To już praktycznie mieliśmy. Kolejne przejście na górę. Wydaje, że teraz spadnę na niego. Dziesiątka. Czy my dziesiątkę mieliśmy? Nie mieliśmy.
No to się wracamy. Okej. Już czytamy, Fikcja to wszystko... Fikcja. To wszystko jest zakażenione w fikcji. To cudowne wyzdrowienie. Ten chłopiec miał doświadczenie bliskie śmierci, ale wrócił do parku. To była przykrywka. Jaki kurde chłopiec. Dobra, zaznaczę sobie już 10 znów. I tak, na razie mamy, kochani, notki. 1, 2, 3, 4, 5. Brakuje nam 6, 7. Mamy 8. Brakuje nam 9. Mamy 10. Mamy 11. 12. I brakuje nam 13. Mamy 14 jeszcze. No tak by to wyglądało. A z tego co widzę, jest maksymalnie 15, czyli brakuje nam 3? 6, 7 brakuje, 9 to 3, nie więcej. 3, 4, 5. 5 notatek od Bogur Games nam brakuje. No to szukamy dalej. Szukamy dalej. Sejwik. Jedna noc. Nie wiem skąd. Nie wiem kurwa skąd. Nie wiem skąd. Ta gra jest pojebana. Totalnie pojebana. Jeszcze miałem przyciszyć mikrofon, a widzę, że czasem są przestery. Ja was przepraszam za to. Ten odcinek będzie chujowy strasznie. Ale niestety nie poradzę. Już teraz nic na to nie poradzę. I znów coś wyleciało. Helping Nub. Zaraz zobaczymy to. Bo notatki żadnej nie było. O tyle. Dobrze wiedzieć. Mamy dwa materiały filmowe. Tu byliśmy. No wydaje mi się, że w końcu musimy ten Singing Crystal zrobić. Code is DETD. Zaraz się nie znam na muzyce. To jest dla mnie największa kara. To jest dla mnie największa kara. Bawienie się w zagadki muzyczne, naprawdę. Natomiast leci sobie. Chuj wie, czy on se leci. Ja sobie zobaczę w necie. Code is DECD. Code is CED. Ej, to jest w ogóle CED and Company. Historia założona w 96. CEDE zostało sformowane. Nie wiem, czy to jest to. Zostało założone w celu sprawnego przetworzenia transferów certyfikatów akcji w imieniu Deposit Trust Company. Nazwa CEDE została wybrana jako odniesienie do depozytu certyfikatów. Ej, zobaczmy. 1996. Być może to jest naprawdę kod. Znaczy, wątpię, ale sprawdziłbym z chęcią. Nie powiem, że nie. Pewnie jestem w błędzie, no ale mówię. Sprawdźmy to. 1996. Nie. To nie to. Codis CEDE. Chip. Cracked. Dramat. Dramat. Dobra, inaczej zrobię. Spróbujmy, bo nie mogę znaleźć tego kodu. Nie wiem dlaczego. Czy mi się własny kanał włączył. Dobra, plaza map to jest niepotrzebne. 11 seconds, to musimy ogarnąć. Więc ja już włączam Edge. Czy to jest dobry pomysł, żeby włączać Edge? Ale okej.
To nie jest dobry pomysł, żeby włączać Edge. Znów będą reklamy. Ale cóż. Oczywiście, że będą reklamy. Sens. Kurwa. YouTube, przeginasz. Call me Queen. Nie będę cię nazywał Queen. Jeszcze ktoś mi spamuje na Messengerze. Już włączamy, kochani. Przechwytywanie okna. Where is it? Nie automatycznie. Nie ekranu. Yes. Dramat. O, to jest to. Dobra, mam to. Mam to. Znalazłem. Prawie to. O, jest. Dobra, jeszcze raz. Zobaczmy, co tu jest w ogóle na obrazku. Wyśpiewające kryształy, tak? I zobaczcie, że na samym początku jest czerwony, niebieski. Czerwony, niebieski, zielony. Niebieski, czerwony. Chyba pomyliłem się. Da się to jakoś tak powolutku. Jest. No nie mogę. Zobaczmy jeszcze raz. Niebieski. Nie, to nie jest dobre. W ogóle jest żółty. Tu jest w ogóle żółty jeszcze. Patrzcie, w jednej chwili tutaj... Tutaj się świeci żółty. Jaki to jest kolor? Dla mnie to jest żółty, naprawdę. A jaki jest kolor żółty? Przecież my tu nie mamy nic oznaczonego. Nic, a nic nie mamy oznaczonego. Boże. Nie lubię takich rzeczy. I'm sorry. Nie wiem, gdzie on jest nawet. Już tu był chyba, tak, to był. A ja wam cały czas z ekranem tutaj. Zabijcie mnie. Naprawdę. Jezu, jakie to jest głupie. Jakie to jest kurwa głupie. Moi drodzy, ja do was chyba wrócę dopiero jak coś ogarnę, bo to jest bez sensu, że ja tu będę z wami latał i tylko was jumpscarami straszył. Naprawdę, to jest bez sensu. Ten poziom to jest koszmar. Layer trzeci jest po prostu pojebany, strasznie. Więc widzimy się za chwilę. Okej, moi kochani, słuchajcie, chyba mam pomysł. Nie powiem, że nie, ale sprawdziłem na Reddicie. Na Reddicie odpowiedział sam chyba jeden z tutaj pomocników naszych w tej grze. I powiedział, żeby policzyć sobie cztery ostatnie nuty, czy kolory, które występują w tym kryształe. I faktycznie występuje niebieski, czerwony, niebieski, zielony. Sprawdzimy sobie te kody. I w takim razie to wychodzi w ten sposób, że mamy trzy... Jakby coś porąbało. Kurwa, idę to. Znów menda. Jezu, jaki ma wzrok. Jaki on ma cholera wzrok. Dramat. Idź sobie. Jak mi się przyjdzie? Mam wrażenie, że tu przyjdzie. Dobra, kod będzie tak. Niebieski to jest 3, czyli 3... 8, 3, 9. 3, 8, 3, 9. 3, 8, 3, 9. On tu szedł. On tu szedł. Będzie... Dużo sobie poszedł. Dużo sobie poszedł.
Ale skok. Ale skok. Nie mogę podczas tego uciekania. 8, 3. Nie. To ja już naprawdę nie wiem. Na pewno był niebieski, czerwony, niebieski, zielony. Niebieski był trójką. 8 było czerwony, niebieski było 3, 3, 8, 3, 9. Oj, naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia. Idę szukać dalej w takim razie, kochani. Jak coś ogarnę, to do was wrócę. Okej, kochani, jeszcze jedna próba. Bo w sumie o tym kodzie mamy napisane tutaj, więc być może 3839 będzie tutaj pasować. Tak! Jednak tak! Czyli to tu był problem. Dodatka Skogor 6, okej. I to jest w ogóle przejście tu? Dziwne. Dziwne, dziwne. Dobra, notatka 6. Notateczka 6, moi drodzy, już czytamy. Już czytamy. Wykracza to jednak poza kwestie publiczne. Ludzie ginęli w ich parkach. I myślisz, że teraz jest źle? Zrozum to. Okej, czyli mamy kolejną szósteczkę. Brakuje nam jeszcze siódemki. Brakuje nam jeszcze siódemki. I oczywiście wam to wszystko przeczytam potem już tak od początku, nie? Żeby nie było. To jest jakiś komputer, kolejny kod. Myślałem, coś tam jest, ale nie, na szczęście. Kolejny komputer. Mam nadzieję tylko, że coś nie przyjdzie tutaj. Nadzieja matką głupich, jak to mówią. Mamy kolejną notkę. Siódemeczka. Did you miss me? O, dobra, siódemeczka. Czytamy sobie. Mała dziewczynka została zmiażdżona podczas wieczorowego rejsu. Dosłownie. Głowa utknęła między torem a łodzią. Widziałem zdjęcia. Jest tak źle, jak myślisz. O, fuck. Czy tęskniłeś za mną? Dobre pytanie. Kolejny kod. Widzę, że jest... coś dziwnego. Widzę, że jest zegarek. Ale ja tu nie widzę ani małej, ani dużej. Raz, dwa, no może widzę. Wychodziło na to, że jedna jest na ósemce. 8, 11. 2, 8, 1, nie. To 4 w ogóle te, 4 wskazówki. Chyba. Albo i nie. 11, 2, 1. 11, 2, 1. Nie. To nie to. To nie to. To może być 1, 2, 11. Też nie. 2, 11, 1. Też nie. Czy ja mogę schować to cudo, czy nie bardzo? Może tak będę więcej widział? To są 3 wskazówki. I wcale nie jest na jedynce. Czy ja mogę schować to? Nie mogę tego schować, naprawdę? Coś kliknąłem, nie wiem co. Kliknąłem restart, nie! Nie, 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 proszę, tylko nie to, tylko nie to. Jak ja będę musiał to przejść od początku, to się zirytuje. To się zirytuje. Na szczęście nie. Dobrze, że to zrobiłem zapis i dobrze, że wiem, gdzie jestem. Ale byłyby jaja. Ale byłyby jaja, jakby nas cofnęło. O Jezu, ale bym się wściekł.
Ale bym się wściekł. Ale to było 3, 8, 3 i 9. Liczymy sobie to. Jeszcze raz, wiem, że powtarzamy się niestety. Tu już nic nie było, nie było. Tu też nic nie było. Ten Beaver Scratch tutaj jest niepotrzebny moim zdaniem. W ogóle leci chyba z nami cwaniak. On to jakoś nie przychodzi, nie? Zobaczcie, że go tu nie ma. Krakałem. Chyba wiedziałem. Jego tu nie powinno być, dziada. Nie powinno dziada być. Jak wyłączyć latarkę? Do Kendla. Poszedł chyba, poszedł. Did you miss me? Kurde, naprawdę nie widzę te... O, teraz widzę lepiej. Ale nadal nie tak, jak powinienem. Jeden, dwa... Wraca. Dziad wraca. Dziadyga wraca chyba, nie? Krąży. Krąży, cholera, krąży. No jest tam, okej. Did you miss me? Naprawdę nie wiem, jaki to może być kod. No jest 1, 2, 11. Opisałem, że jest 11, 2, a ej. Może ta jedynka to nie jest jedynka. To jest piątka. To było 11, 2, 5. Nie, jedna, nie, też nie, kurde. Spróbujmy. 11, 2, 5. Też nie. Dobra, moi drodzy, wrócę do was znów za chwilę. Dobra, kochani, naprawdę próbowałem już chyba wszystkiego. Nie wiem, jaki jest kod. Podobno istnieją jeszcze jakieś obrazy tutaj, oprócz tych, co już poznaliśmy z kodami. Istnieją jeszcze żółte, niebieskie, przepraszam, fioletowe i zielone, coś takiego. Więc szukamy dalej obrazów, które posiadają te kody. Szukamy dalej obrazów, które te kody posiadają. Ta menda się w ogóle tutaj respi non-stop. Non-stop się cholernik respi i mnie straszy. Ja nie wiem, po prostu to jest dramat. Jak ja nienawidzę gier, w których nie mogę się odwinąć. Jezu, jak mnie to irytuje, że ja nie mogę mu się sprzeciwić, mu dokopać do dupy. A może mogę? A może mogę, wystarczy, może tak naprawdę tylko się tutaj z nim stawić. No nie wiem, kochani, próbujemy? Próbujemy się z nim tyrać? Może to nie jest głupi pomysł. Być może to nie jest głupi pomysł. Ej, no sobie może byśmy sprawdzili? Może zobaczymy, czy się da? Może zobaczymy, czy się da. Ten komputer z tymi informacjami dotyczącymi naszej lokalizacji nadal to nie jest to. Nadal to nie jest to. Tutaj są jakieś dziwne zielone rzeczy. Zobaczcie, właśnie tam też był ten kolor zielony. Sports I chose. Nie. No ale tu żadnego kodu też nie było. Tu żadnego kodu też nie było, więc... Więc raczej to nie jest to. Szukamy dalej. Ja tu byłem? Byłem. Byłem, na pewno byłem. To nie raz nawet, ty byłem. Powiem osobiście, że ja żadnych tutaj kodów jeszcze nie widziałem. Ja nie widziałem zewnętrznych kodów. O, nie udało się. Nie wskoczyłem. Czy ja tu byłem? To jest exit i tu jest save. Zobaczcie, jak tak to do nas menda on podchodziła, a teraz go nie ma.
Kureczkę, czwórkę mieliśmy. Co to jest? Thinking Crystal nadal. Ale to co, to znaczy, że tu też coś jest? Zawalamy go? Byłem ciekaw. Byłem ciekaw. Już wiemy, że jednak się nie da. O, jest inny tekst. Ej. O kurde. Dobra, jesteś zmorą mojej egzystencji, przyjacielu. Tak naprawdę? Naprawdę? Czy ty wrzuciłeś nas do celi? Co jest nie tak z tobą? O, spójrz, dwie opcje. Do czasu użycia... Albo używamy po prostu spawn button i idziemy do domu. Albo znajdujesz wyjście, żeby nas uwolnić. Nie zamierzam użyć swoich zębów, żeby przegryźć się przez te kraty, więc... Nawet o to nie pytaj. I... Jest kolejna notka. I to jest 15. Czyli dobrze, że my tutaj w sumie się w jakiś sposób znaleźliśmy. Dobra, 15. Nie wiem, czy to nie będzie ostatnia. Tak, to jest ostatnia od nich. Myślę, że piszę to bardziej dla, nie wiem, ulgi? Spokoju umysłu? Trudno powiedzieć. Wiem tylko, że to zostanie ze mną na dłużej. Dobra, to był ten tekst. I mamy tutaj kod, kolejny kod do zgarnięcia. Tylko pytanie jak? Jak możemy się z tym uwolnić? Jak my się możemy stąd uwolnić, nie mam pojęcia. Ja sobie gdzieś zapisałem kody. 8 tam było na pewno. Kurde, nie myślę, że nie zapisałem. Jest. 8 czerwone. To być może same ósemki. Nie. Tu są czerwone materace. No nie wiem, może być 1, 2, 3, 4. Też nie. 1, 9, 9, 6. Czy tam było 7? Nie. Kurde. Że coś tu jest? Bug jest jakiś zły w ogóle, nie wiem czy widzicie. Nie zapisuję gry na razie, bo myślę, że to nie ma sensu. Gra mi się zbugowała? Co się dzieje? Ej, czemu mam tak ciemno? Co tu się dzieje? Halo? Gra mi się porąbała. Gra mi się porąbała, kochani. Nie mogę nic zrobić. Nie wiem, co się dzieje. Nawet nie mogę gry zresetować. Co się dzieje? Jezu. Dramat. Dramat. Dobra, shit, here we go again. Będę musiał się poważnie zastanowić, jakim to może być kod. Tylko tak, no teraz nas cofnęło tu. Liz B. Liz B. Tu możemy się zatrzymać. Tylko to nas cofnie. To nas cofnie i to mocno nas cofnie. Samego wejścia. Dobra, wiemy, że trzeba dalej szukać obrazu. Wiecie, to teraz trochę się już mniej go boję, więc o tyle dobrze. O tyle dobrze się już go mniej boję. Bo widzę, że on nam tej krzywdyki samej w sobie nie robi. Chciałem, że będzie gorzej, wiecie, jakiś, nie wiem.
Totalny jumpscare. Urwanie naszego łba. Jesteśmy w stylu, ale nie. Ale nie. Notka czwarta, ósma. Powiem, czy wy widzieliście gdziekolwiek obraz? Gdziekolwiek cholerny obraz. Dwunastkę mieliśmy? Mieliśmy dwunastkę. Bo ja naprawdę tutaj tego obrazu nie widzę. Ale być może jestem ślepy po prostu. W ogóle go jakoś nie ma. Tu byłem. Tu byłem, tam byłem, wszędzie byłem. Tu go też nie widzę. Będzie jumpscare? Dobra, tu mieliśmy tą gadaninkę, no ale nadal nie widzę tutaj kodu. Jaki może być kod? Tak, piątki? No nie. 6666? Też nie. Jaki kod może być? Nie widzę, żeby coś się rozjaśniało, coś się zmieniało, bo jeśli nacisnę save. Może trzeba. Nic nie ma. Tu też nic nie ma. Naprawdę nie wiem. Pokój umysłów, ciężko powiedzieć. Co ze mną zostanie? Tyle w temacie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Totalnie zgłupiałem, nie mam pojęcia, jaki może być kod. Naprawdę nie mam pojęcia. Moi drodzy, będziemy się zastanawiać na pewno w następnym odcinku, bo kontentu tutaj co nie miara, ta warstwa jest naprawdę przejebana. No i troszeczkę nie wiem, no na pewno nie będę zapisywał na razie, bo myślę, że to nie ma sensu. Jak odgadnę kod, to wam od razu powiem. Na pewno posiedzę z tym jeszcze troszeczkę. A tymczasem, moi drodzy, to było wszystko. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie filmu grał do was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Shipwrecked 64. Nie? Chyba tak. No bo tutaj nic innego nie zrobię. Kurde, myślę i nie wiem. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze, no i co? Hej, hej!